Dramat w dwóch aktach. Akt pierwszy, akt drugi. Odcinek szósty. Akcja Dzieci Nada. Wysyłasz deszcz i łaskę swą wylewasz na dzieci swe. Od zawsze jesteś teraz, dotykasz mnie i deszczem spadasz na mnie. Uciekam wciąż, boję się. Dziecko cukru to ja, dziecko cukru to ja. My coś mamy. A my coś mamy dla tych, którzy są w domu. A co takiego? Ciekawe, czy Mati też będzie chciał, co ja mam. Zapraszamy do domu. Ja poproszę. Bożego. Nie, Mati pierwszy, Mati pierwszy. Mati, który chcesz kolor? Niebieski. No to chodź. To ty masz pierwszeństwo. Przed siostrą Magdaleną. Chodź, bo cię zjem. Czasami Pan Bóg nas tak wabi, jak takimi cukierkami, no że coś nam się udaje w życiu, dostajemy nową pracę, w ogóle wszystko jest świetnie i zapominamy o tym, że to jest łaska Pana Boga, że o coś się modliliśmy i to się rzeczywiście stało. I zapominamy podziękować często. No, on takie cukiereczki. Ale te cukierki są takim przypomnieniem też. Aha. Że zobacz, to ode mnie to otrzymałeś. Kochającego taty, który lubi patrzeć, jak cieszą się jego dzieci. Te żółty. Maki, który dla Ciebie? Zielony. Czerwony? Zielony. Czerwony? Z czerwonym środkiem. To zapraszam. Czeka na Ciebie czerwony lizak. Dziecko z cukru to ja. Dziecko z cukru to ja. Dziecko z cukru to ja. Często i my obkładamy się jakimiś takimi zabawkami. Praca, dom, jakieś zajęcia. Coś, co nas odciąga. To co jest najważniejsze. I usprawiedliwiamy sobie siebie. Że nie ma czasu, tak? W niedzielę do kościoła. Mhm. Że adwent jakiś w ogóle, co to jest? Przecież już od października Mikołaje w sklepach. Zgadza się, adwent to porządki przecież. Wszystko przygotować. Tylko nie, czasami nie to, co najważniejsze. I mamy taki... mamy taki opór w sobie czasami, że właśnie byśmy się położyli i w ogóle niech to samo leci. Ale też nie dostrzegamy takich różnych słodyczy, które Pan nam daje. A daje. Taka łaska, która przychodzi do nas każdego dnia. Ja sobie czasem tak myślę, że jest często tak, że modlimy się o coś, tak? Żeby, Panie Boże, daj mi nową pracę, albo żebyś... Zdano egzamin. I to się już później dzieje i zapominamy o tym, że to jest spełniona nasza modlitwa, tak? No, wiesz co? Że Pan Bóg rzeczywiście wysłuchuje naszych modlitw i udziela nam łask. On nam daje właśnie takie cukierki, takie lizaki. Tylko dlatego, że jest kochającym tatą, który lubi się cieszyć naszymi radościami. Jak jego dzieci też są zadowolone, bo nam teraz sprawia radość, takie jedzenie lizaków. Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Dziecko. A mówi się, że ryby i dzieci głosu nie mają. No bo zobacz, siostro, wiele zmienia pojawienie się takiego małego dziecka na świecie. No tak. Je się, kiedy on jest najedzony. No tak. Śpi się, kiedy? No ono śpi. No i odpoczywa, kiedy on ma ochotę na odpoczynek. Taki mały, a taki ważny. No ale tacy jesteśmy też w oczach Pana Boga. Tacy ważni. Tacy jak to dziecko. Właśnie tak. A nam się wydaje, że ten wielki Bóg, który ma na głowie głód w Afryce i wojny na wschodzie, no nie może się przejmować naszymi małymi, wielkimi jednak problemami. Ale przecież to jest kochający tata, tak? Który chce cieszyć się naszymi radościami, jeżeli go do nich zaprosimy. I on także smuci się naszymi trudnościami, naszymi smutkami. No bo tak naprawdę dla niego nie jest ważne, czy jesteś w pięknym, niedzielnym ubranku, jakim jak z obrazka, czy jesteś grzeszny, ubrudzony, zasmarkany. Tak samo patrzę, z taką samą miłością na ciebie. Takiego brudnego i takiego pięknego. Właśnie tak, a dziecko nie zastanawia się nad tym, co rodzic o nim pomyśli, tylko już biegnie do niego z ufnością i chce się schować w jego ramionach. No ale ta dziecięca ufność, to nie taka dzieci nada. No nie. Może jak Pan Bóg nie da mi tego, czego chcę, no rzuca mu focha i tupie nogą, że ja chcę, tak żeby było po mojemu, bo to moje jest najważniejsze.
No właśnie, bo dziecko wie, że samo z siebie niewiele może, że wszystko zawdzięcza mamie, tacie. No i ma powody do tego, żeby być wdzięczny, bo wszystko zawdzięcza innym. Więc właśnie to jest to, czego uczy nas Pan Jezus. Ufność, prostota i wdzięczność. Taka dziecięca. To jest to, czego nas uczy Pan Jezus i tacy mamy być jako dzieci Boże. Niech dzisiejszy dzień upłynie Wam pod hasłem dziękuję. Wszystkim za wszystko. Ekspedience w sklepie. Można i tak. Mamie za pyszny obiad. Żonie za dobrze wyprasowaną koszulę. A my Wam dziękujemy, jeśli wytrwaliście do tego momentu. Ale nie tak szybko. Jeszcze będzie jeden odcinek. Wigilia Bożego Narodzenia. Dziękujemy! Zapomniałyśmy o tym najważniejszym. Jemu podziękować. Dzięki. Nie tak. Bogu za ten dzisiejszy dzień, że to się wszystko tak udało. Tobie też się pewnie udało. Wiele rzeczy. Pewno. Więc dziękuję. Dziecko z cukru to ja, dziecko z cukru to ja. Dziecko z cukru to ja, dziecko z cukru to ja. Dziecko z cukru to ja. Siostra specjalny zeszyt założyła na rekolekcję? No, bo jakiś wziąłam taki, żeby... O, to takie słodkie. To będzie relikwia. I to będzie ten procesu beatyfikacyjnego. Bo jestem taki mały, a taki ważny. Oczywiście. Dziecko. Muszę tu tą stronę. A siostra tu czyta, czy ja? Siostra. Nagrasz ten odcinek, Mateusz? Dzień dobry. Poprowadzimy dla Państwa rekolekcje adwentowe. Nasze dzieci pomogą Wam przejść przez adwent. Spotkać Boga, być lepszym człowiekiem. A ja jeszcze nie. Jeszcze chcę coś powiedzieć. No ja też chcę się w to włączyć i też Wam coś trochę poopowiadać. I byłoby tak bardzo, bardzo fajnie i radośnie. Chcę, żeby był ten radosny adwent. Jak wychodzę? Trochę tak tu wciągnij. Teraz ja nagrywam. Co tam Mati chcesz powiedzieć? Miłosierny. Miłosierny. Kto jest miłosierny? Pan. To będzie zamek. Dwie księżniczki i jeden książę. No, pewnie. No co? Na stole. Co to jest? Na stole. Pistolet? A może zobacz, może zrobię taką dziuplę tutaj. A patrz, uda nam się tak? Tam wejść? Jest. Sprawdzimy, czy nas będzie widać. Widać Mariego. Dobre? Dziecko z cukru to ja. Dzień dobry.